Dzień dobry. Dzień dobry, Antidotum, odcinek 590, chyba już będzie 8. No, słuchajcie, kochani, mamy parę ogłoszeń. Pierwsze to dzisiaj dla was, według waszego dzisiejszego kalendarza. Dzisiaj nasza córka Lena ma 17 urodziny. Nie, to nie jest ogłoszenie. Ogłoszenie. To nie jest ogłoszenie. Nie, bo ale możecie pomodlić się za Lenę i pobłogosławić. Właśnie, nasza Lenusia ma 17. Tak. 19. Nie, 17. Przepraszam. Dominik będzie miał 19, a Judytka 27. Tak, dobrze. Lena ma 17 lat i będzie pracowała w niebie w mieście, w Rzeszowie. Z tym chcemy was też właśnie zaprosić na rozpoczęcie, na oficjalne otwarcie nieba na ulicy 3 Maja w niedzielę 9 października o 17. Godzinę 17. Pa, my też będziemy. To do zobaczenia. No, będziemy wielbić Pana. Będziemy wielbić Pana razem z wami. Tak, zapraszamy. Amen. Dobra, jedziemy. Dzisiejsze słowo. Dzisiaj mamy czytanie takie dość długie z Galatów, z drugiego rozdziału. Posłuchajcie. Bracia, po 14 latach udałem się ponownie do Jerozolimy wraz z Barnabą, zabierając z sobą także Tytusa. Udałem się zaś w tę stronę na skutek otrzymanego objawienia i przedstawiłem im Ewangelię, którą głoszą wśród pogan, osobno zaś tym, którzy cieszą się poważaniem, by stwierdzili, czy nie biegnę lub nie biegłem na próżno. Wręcz przeciwnie, stwierdziwszy, że mnie zostało powierzone głoszenie Ewangelii wśród nieobrzezanych, podobnie jak Piotrowi wśród obrzezanych, ten bowiem, który współdziałał z Piotrem w apostołowaniu obrzezanych, współdziałał i ze mną wśród pogan. I uznawszy daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, byśmy szli do pogan, oni zaś do obrzezanych. Ale żebyśmy pamiętali o ubogich, co też gorliwie starałem się czynić. Najdłuższe zdanie w życiu. Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Jakuba, brał udział w posiłkach z tymi, którzy pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, począł się odsuwać i trzymać z dala, bojąc się tych, którzy pochodzili z obrzezania. To jego nieszczere postępowanie podjęli też inni pochodzenia żydowskiego, także wciągnięto w to udawanie nawet Barnabę. Gdy więc spostrzegłem, że nie idą słuszną drogą zgodną z prawdą Ewangelii, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich: jeżeli ty, choć jesteś Żydem, żyjesz według obyczajów przyjętych wśród pogan, a nie wśród Żydów, to jak możesz zmuszać pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich? Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. No, słuchajcie, no, Kefas to jest Piotr, to jest pierwszy papież, nie? Ale tu takich jest bardzo wiele wątków, to jest długie czytanie, ono wiele rzeczy pokazuje, spróbuję tam po kolei przejść. Po pierwsze, trzeba spojrzeć na to, że Paweł ma inne wybranie, on nie ma tak zwanej jakby sukcesji apostolskiej w kwestii wybrania, bo on nie miał głoszonego słowa przez apostołów, oni mu nie głosili i się nie nawrócił w ten sposób, tylko miał osobiste, gdzie indziej spotkanie z Chrystusem. I to pamiętacie, tam strzał na Pawła został przemianowany przez Pana Boga. To się stało tam w drodze do Damaszku, czy zaczęło się, bo to był początek tego procesu przeobrażenia Pawła. I teraz, gdy on już był osobą nawróconą, on dopiero po jakimś czasie, wczoraj o tym wspominał w pierwszym rozdziale Rzymian, dopiero po jakimś czasie spotkał się z apostołami. Tam u Pawła, u Piotra był 15 dni, jak tam opisywał, nie? Zatrzymał się u niego 15 dni. Czyli on już działał, już był po prostu wyposażony przez Pana Boga do tej służby, a dopiero potem spotkał się z hierarchią Kościoła. No i teraz mamy opisane spotkanie, w którym, no, opisuje taką scenę, no, trudną, że widząc, że Piotr teraz tutaj tak coś za bardzo próbuje na dwie strony grać, no to zwraca mu uwagę publicznie i to, zobaczcie, no, zwraca w sumie, no, temu najważniejszemu człowiekowi w hierarchii Kościoła, nie? Co to też Bóg pokazuje nam przez to, co, jeżeli widzisz jakiś błąd u brata, jakby niezależnie gdzie on jest, no to winieneś mu to powiedzieć, no może powinien to napomnieć w cztery oczy, tak? Może on tego fragmentu jeszcze nauczania Jezusa po prostu nie znał. No, ale pewnie by go to bardzo zirytowało, że jak to ci ten, który tu jest przewodnikiem trzody, następcą Jezusa, no, robi takie rzeczy, nie? Więc zwraca mu uwagę.
że no nie powinien tak po prostu postępować. My nie wiemy oczywiście, co jest z tyłu u Piotra, dlaczego on tak zrobił, dlaczego takiego wyboru dokonał. Nie wiemy, czy słusznie, czy niesłusznie tutaj zwrócił uwagę. Wiemy też, że często ludzie tacy nowo nawróceni mają taką dużą gorliwość, to przez tą gorliwość też potrafią ranić ludzi i my potem już nie mamy o ich wspólnej współpracy, że oni razem działają, tylko jeden robi dzieło, drugi robi dzieło. No Duch Święty to jakoś scala swoimi drogami, nie? Bo Duch Święty umie wszystko. Ale mnie jeszcze jedna rzecz dotknęła w tym dzisiejszym fragmencie. Znaczy może podsumuję tą, że jeżeli widzisz, że ktoś ewidentnie postępuje źle, czy wydaje ci się, robi jakiś błąd, no warto tą Jezusową zasadę wykonać, podejść, powiedz mu w cztery oczy, nie? Że bracie tutaj, mimo że może jesteś starszy ode mnie wiekiem, czy starszym urzędem, to ja ci chcę zwrócić uwagę, bo uważam, że tutaj czy tutaj postępujesz źle, czy się mylisz, czy coś takiego, nie? Jak z miłością oczywiście to zrobić. Ale tu taka jeszcze rzecz, jak on był posłany, uważali, że w momencie, że to znajdę to miejsce, tak, byśmy szli do pogan, oni zaś do obrzezanych, czyli był podział, jedni poszli do pogan, jedni poszli do obrzezanych, ale żebyśmy pamiętali o ubogich, co też gorliwie starałem się czynić. I to jest też niesamowite, że to jest dalej początek służby świętego Pawła i oni już tam wtedy też to mają. No trzeba też posługiwać ubogim. Żebyście zobaczyli, Kościół od początku posługuje ubogim. I powiem wam, że Kościół katolicki w przeogromny sposób posługuje ubogim. Z tego, co kiedyś tam sprawdzałem, jakieś różne dane statystyczne, to będzie wam ciężko może uwierzyć, ale żebyście wiedzieli, że Kościół katolicki jest na pierwszym miejscu, pomimo jakichś światowych organizacji, jakichś fundacji, jakichś tam znanych, najbogatszych ludzi na świecie, to chcę wam powiedzieć, że proporcjonalnie największą służbę ubogim na świecie wykonuje Kościół katolicki. I ciężko jest to uwierzyć, ale, bo wiecie, jak dajesz, niech nie wie lewa ręka, co czyni prawa. I ta zasada w naszym Kościele jakby no, jest tak w miarę pielęgnowana, na ile to jest możliwe. I tak, i tu, żebyście wiedzieli, że no tak naprawdę jest. Chciałbym teraz odnieść się do Facebooka naszego, znaczy tego Witek Wilk. Wiem, że tam teraz przez parę dni nie było antidotum, bo w sumie ja zapomniałem i Kasia nie wrzuciła, więc w sumie nie było tego antidotum. Ale jest taki Facebook Witek Wilk i tam co parę dni wrzuca nasza koleżanka posty księdza z Afryki, księdza Pawła, brata Pawła, który też niesamowitą misję tam prowadzi i tam można zobaczyć elementy jego misji. I też mają pewne potrzeby, którym trzeba gdzieś tam w jakiś sposób zaradzić, no ale oni w przepiękny sposób pomagają. My tak pokazujemy wam, z czasem zorganizujemy zbiórkę, bo to chodzi o pick-upa takiego dużego, trzeba kupić, bo nie mają jak wozić ludzi do szpitala. Już raz o tym po prostu mówiłem, tam miał to zrobić zakon z Austrii, zdeklarował się, że kupią tego pick-upa, bo to trzeba nowe auto kupić, musi być tam kupione, bo cła i przewóz jest tragiczny po prostu, plus wszystkie haracze mafijne po drodze, które w Czadzie trzeba zapłacić, więc tam trzeba kupić od muzułmanów ten samochód, ale oni po prostu tylko w taki sposób na tych bezdrożach są w stanie dowieźć ludzi do szpitala kilkaset kilometrów, nie? Potrzebujących, no więc też taka rzecz, no jakby kogoś przypadkiem było stać na pick-upa, to możecie napisać, nie? Że możecie kupić tam dokładnie, nawet model jest podany, bo tylko jakby to auto ktoś tam umie serwisować i naprawiać, to też są takie problemy, których my tu w Europie nie mamy. Każde auto możemy naprawiać, a tam nie ma takiej opcji, nie? Znaczy tak jak Caritas Katowice, nie? Robi taki dom dla uchodźców, ale wiecie, byliśmy zaszokowani tym, że to nie są kobiety i dzieci, tylko tak jak tutaj wszędzie się pomaga, ale tam są ludzie, uchodźcy, to są ludzie niepełnosprawni i starsi. Ludzie, tam, których nikt nie chce. Nikt tam ich nie chce, tak? Nawet, nikt nie jest w stanie im tam pomóc na Ukrainie. No i Caritas Katowice też oczywiście po części z tą fundacją taką no, międzynarodową Caritas budują taki nowy dom właśnie dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. I mnie to tak właśnie dotknęło, bo to są ci ludzie, o których się w ogóle nie mówi w czasie tej wojny. Raczej kobiety, dzieci, mężczyźni, którzy idą walczyć.
i o tych zapomnianych ludziach, no też zatroszczył się właśnie Caritas, nasz kościół katolicki, tak? No dla mnie to takie budujące. Będziemy o tym za niedługo mówić, bo będzie cały filmik też o tym, nie? I tak, teledysk. Tak, ale piękna, no piękna akcja naszego kościoła, no też się z tego cieszę. Kolejna piękna. No. Ja myślę, że tu o wielu rzeczach nie wiemy po prostu, bo one się od po cichu odbywają. I my im bardziej poznajemy Kościół, tym bardziej odkrywamy. No dobra, teraz do słowa chcę wrócić. Zobaczcie, początki tego są w absolutnie na samym początku Kościoła. Jeszcze żyje Piotr, tak? To jest pierwszy wiek, zaraz po nawróceniu świętego Pawła, o tym czytamy, nie? Już czytamy wcześniej w Dziejach Apostolskich, w 6 rozdziale, jak rozdawali wdowom, tak? Rozdzielano po prostu też jedzenie, żeby ludzie mieli co jeść. No dlatego, no jest to taka piękna rzecz. Mam też takie, no, jedne przynaglenie, mam noszę w sercu jednego chłopaka, tutaj jednego z naszej wspólnot, który no, nie umie znaleźć pracy, bo ma w internecie bardzo takie, że tak powiem, ciężką przeszłość. I gdziekolwiek nie podejmie pracy, to go zwalniają. Jakby ktoś w okolicach Rzeszowa miał jakąś pracę lub gdziekolwiek w Polsce pracę, ale wtedy z możliwością zamieszkania, bo on tego począł. Nie ma wygórowanych potrzeb finansowych, ale też nie ma wygórowanych możliwości pracowych, nie? Ale to proszę o kontakt, ja wtedy zadzwonię, opowiem wszystko, opowiem też jego historię i może by się udało, bo mam go w sercu, a mamy kłopot, nie wiemy za bardzo, gdzie go zatrudnić. Ksiądz Kaczkowski, wiedziałby. Uczy, jak pomagać ubogim i tych, których nikt nie chce. Nie? No. Dobra, jedziemy, kochani, dalej. Właśnie przy okazji fajny film. Ja jutro idę z moją córką i z teściową, czyli w dniu urodzin. W dniu urodzin Leny, tak. No dziecię. Właśnie, ale to fajnie trafiło. No, o, ale fajnie. Super, no. No. Zabiorę je na kawę i pójdziemy sobie gdzieś. Dobrze, to tyle, bo już nie chcę bardziej trząsasz tego słowa. Spokojnie, dzisiaj psalm 117, najkrótszy psalm w kanonie psalmów. Jedna zwrotka tylko, cztery jedna wersety. Zwrotka, ale słuchajcie, no głęboka. Całemu światu głoście Ewangelię. Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy, bo potężna nad nami Jego łaska, a wierność Pana trwa na wieki. Amen. No i w tym właśnie psalmie też ten Dawid pokazuje, jaki właśnie jest Bóg. Bóg jest potężny, Jego łaska jest potężna, jest ona nad nami, czyli jest dostępna tak naprawdę dla każdego z nas. Chociaż może dzisiaj patrzysz inaczej na swoje życie i nie widzisz tej łaski, ale ona jest nad tobą. A wierność Pana trwa na wieki. I jeżeli Bóg tak mówi, to trwa to na wieki i jest to wieczne. I właśnie dzisiaj nawet, no, mnie to słowo tak pobudziło do takiej rzeczy, którą noszę w sercu i rozeznaję i modlę się o nią, że właśnie dzisiaj ją postawię przed Panem. To, co jest dla mnie dzisiaj trudne, choć był pomysł od Boga, jakoś nie umiem go chyba unieść, więc postawię to dzisiaj przed Panem i ogłoszę nad tym Jego łaskę. I niech Pan w swojej wierności po prostu mi odpowie. Wiecie, no tak dzisiaj zrobię. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje też takiej odpowiedzi jakiejś od Boga, to dzisiaj myślę, że ten psalm jest taką okazją do tego, żeby powiedzieć: Panie, na mocy dzisiejszego słowa stawiam to przed Tobą i po prostu pokaż mi bardzo jasno, tak jasno, żebym ja to zrozumiał, żebym ja to zrozumiała, czy Ty tego chcesz, czy nie. Jeżeli chcesz, to po prostu to pobłogosław. Okaż w tym swoją łaskę, żeby poszło to do przodu. Także ten psalm dzisiaj mnie tak właśnie bardzo zachęca do czegoś, co noszę w swoim sercu, z czym się zmagam od jakiegoś czasu i dzisiaj to stawiam przed Panem. No ale też głoszę Ewangelię Bożą całemu światu, gdzie Pan Bóg mnie pośle i postawi. No i też uwielbiam Boga, tak? Stań w uwielbieniu, oddaj Bogu chwałę, bo to i tak wszystko należy do Niego. I Ty też należysz do Pana. Amen. Amen, aleluja. Mamy dzisiaj aklamację Rzymian 8:15 BC. Otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym wołamy Abba, Ojcze. No, pytanie można sobie postawić, czy ja dzisiaj czuję się być synem Boga, i czy ja dzisiaj do Ojca wołam Abba, czyli tatusiu, z taką dziecięcą ufnością. No do tego nas dzisiaj ta aklamacja zaprasza. Otrzymaliście, to jest też ważne, czas przeszły, dokonany. No kiedy otrzymaliśmy? Już na chrzcie.
mogliśmy to przez taką decyzję oddania życia Jezusowi, jeżeli byłeś na jakichś rekolekcjach ewangelizacyjnych, mogliśmy to potwierdzić, nie? Czyli dzisiaj, jeżeli nie miałeś takiej deklaracji, to możesz powiedzieć: Boże Ojcze, ja potwierdzam dzisiaj, że ja chcę żyć według tego, co otrzymałem we chrzcie, tak? Chcę żyć pełnią tego chrześcijaństwa, które masz dla mnie. I chcę do Ciebie wołać: Abba, Tatusiu. Amen? Amen. Łukasz, 11 rozdział, od 1 do 4, czyli krótkie 5 wersecików mamy dzisiaj, krótki fragment Ewangelii. Posłuchajcie. Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się. A kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się tak, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. No czyli mamy, zobaczcie, taką w sumie powtarzającą się rzecz, bo ludzie, którzy są młodzi w wierze, zazwyczaj pytają się starszych w wierze, jak się modlić. Po prostu, to jest tak normalne. Teraz tutaj wskazują ci uczniowie na uczniów Jana, że tak jak Jan pokazał swoim uczniom, jak mają się modlić, tak Ty nam pokaż. No jak popatrzymy na różne ruchy w Kościele, to każdy ruch ma jakąś, bym powiedział, zarezerwowaną modlitwę dla siebie, tak? Że od nowa z rękami w górze, śpiewy, radość, tak? Neokatechumenat, mój grzech, jestem grzesznikiem, poniżona głowa, smutek, ewentualnie może temu towarzyszyć, z którego być może kiedyś wytryśnie radość, nie? Są takie wspólnota różańcowa, no to wiadomo, no to będzie różaniec w przeróżnych odmianach, czy śpiewanych, czy mówionych, czy recytowanych, czy wspólnie, czy osobno, i na różnych kolorach różańców odprawiany. Będzie wspólnota miłosierdzia Bożego, no to będą zmawiali koronka, czyli gdzieś tam każdy rodzaj ludzi, no czymś się łączy się w jakiejś wspólnej modlitwie, w jakimś wspólnym sposobie modlitewnym. Jeszcze inni będą z liturgii godzin korzystali, z brewiarza, i w taki sposób będą się modlić wraz z wszystkimi osobami duchownymi. No i każdy z tych sposobów wyróżnia, że można jakby po sposobie modlitwy sklasyfikować danego człowieka, że on jest w takim lub w takiej formacji, lub w takiej wspólnocie, nie? I teraz, no, tu się tworzy to chrześcijaństwo dopiero. Jezus jeszcze nie umarł, no i przychodzą, no i mówi: Panie, naucz nas modlić się tak, jak Jan nauczył swoich uczniów. To nie jest nic złego, że ktoś tak pyta, ponieważ szuka najlepszej drogi. Mówi: jak ja się mam modlić, żeby to było skuteczne? Naucz mnie, Ty, który znasz Boga, naucz mnie, abym ja modlił się najlepiej, nie? Żeby ta moja modlitwa była najmilsza Bogu. Żeby ta modlitwa mnie pociągała, podnosiła. No i co nam daje? No daje nam Jezus, znowuż tak jak w Ewangelii Mateusza mamy spisaną tą modlitwę Ojcze nasz, tak i tu mamy u Łukasza. Zauważcie, że ona się troszkę różni. Ta forma już jest taka bardzo skrócona i okrojona, ale przez wszelkie skróty możemy zobaczyć jakby najważniejsze sprawy, więc mamy: kiedy będziecie się modlić, mówcie, czy mówcie, czy mówi na głos, mówcie, nie myślcie. Kiedy będziecie się modlić, mówcie. Ojcze nasz, czyli mamy to, tatusiu mój, tak? Ojcze nasz, niech się święci Twoje imię. Czyli ja chcę, żeby imię Boga się święciło, tak? Niech przyjdzie Twoje królestwo, czyli sprowadzamy to, co Boże, na ziemię. Następne, niech naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień. Na każdy dzień, czyli codziennie troszcz się o to, bym miał co jeść. Troszcz się o mnie, moją rodzinę, moich bliskich. Ty się troszcz. Przebacz nam nasze grzechy. Tak? Czyli jeżeli znowu zgrzeszę, to ja już dzisiaj proszę, przebacz mi moje grzechy, bo i my przebaczamy każdemu. No pytanie, czy przebaczamy, nie? Bo i my, jest takie przypomnienie, to jest bardzo ważne. Zobaczcie, znowu to przebaczenie w tak krótkiej modlitwie, skróconej, skompresowanej, się pojawia już 2 razy. Bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini, czyli widzimy, że to jest bardzo ważne. No i ostatnie to, co mówię, kontrowersyjne co do tłumaczenia: i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. No to by było najbardziej nam pasujące, rzeczywiście, nie dopuść, czyli chroń mnie przed zejściem z Twojej drogi, tak, bym nie uległ pokusie.
I amen. I żyjmy tak. Oczywiście Bóg pokazuje, nie musi być wiele. Nie, nie musi być wiele. Jak mówimy o czasu spędzanym z Bogiem, to raczej my nakierowujemy na czytanie słowa i na słuchanie Boga, czyli trwanie w ciszy. Nie? A jeżeli mam używać ust, no to na uwielbianie Boga, bo to jest taka modlitwa bezintencyjna dla nas. Nie? Ona po prostu oddaje. Bezinteresowna. O tak, dziękuję. Bezinteresowna, ona po prostu oddaje chwałę naszemu Bogu. Amen. Amen. I Panie, ja my Cię wielbimy i błogosławimy, tatusiu nasz właśnie, tatusiu, który jesteś w niebie, który sprowadzasz królestwo, który troszysz się o nas, który chcesz dla nas dobra. Bądź błogosławiony, bądź uwielbiony i wywyższony. Ty, który jesteś święty, jesteś prawdziwie święty, jesteś prawdziwie Bogiem. Wielbię Cię i błogosławię też, że pozwalasz mi robić rzeczy, których też gdzieś marzę, które włożyłeś w moje serce. Ale tatusiu mój, ja też oczekuję, tak, Sylwian się mówiła o psalmie 117, bo to byś pokazywał te rzeczy, które są dzisiaj dla mnie trudne, dla moich braci, dla moich sióstr, które są trudne, które są jeszcze dalekie. Ty w swojej miłości prowadź nas według Twojej mądrości, według Twego poznania rzeczywistości, abyśmy coraz bardziej byli bliżej Ciebie, aby nasze życie coraz bardziej mogło oddawać Tobie chwałę. Błogosławię Cię, Jezu Chryste, nasz Panie i Zbawicielu. Chwała Tobie i cześć. Ja mam taki obraz wieńca z kwiatów, jak się na głowie nosi. Kwiatki są białe, ale nie powiem jakie, takie z podróżnymi listkami, jak stokrotki na przykład, ale w każdym miejscu, gdzie jest kwiatek, z tej głowy wychodzi świeczka taka, jak się na tort daje, one się palą. I tak mi się to z Leną kojarzy, z urodzinami, no mam taki obraz, ale nie wiem, może to do kogoś jest, ja tylko mam obraz bez żadnego słowa do tego, więc przekazuję. A ja mam obraz takiego takiego szarego portfela, który dzisiaj jest pusty. No i ty dzisiaj to dajesz Bogu. No i Pan Bóg odpowie, tak? Odpowie swoją właśnie troską, że zatroszczy się o każdy dzień i da ci chleb, którego potrzebujesz i to, czym jest ten chleb dla ciebie. Nie wiem, czego ty dzisiaj potrzebujesz, Bóg to wie, ale On odpowie, ale stań rzeczywiście przed Nim. Amen. Amen. Też ktoś ma jakieś problemy ze krwią swoją. Tam coś w tej krwi jest nie tak ze składem. Pan Bóg też przychodzi i to leczy dzisiaj w Twoim ciele. Wielbię Cię, Panie, i błogosławię. Dziękuję za to. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Też mam obraz takiego wykrzywionego zgryzu. I Bóg też przychodzi i leczy to, co, nie wiem, czy to masz coś z żuchwą, czy z kształtem Twojego zgryzu, nie wiem, ale jest to coś, co Bóg po prostu dzisiaj leczy w Tobie, w Twoim ciele. Amen. Amen. No i cóż, chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen, kochani. I Bożego dnia i do zobaczenia jak najszybciej, więc może jutro. Wspaniałego Boga uwielbiam. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,